try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing. No dzień dobry, odzywam się tak szybciutko, bo za moment wychodzę, jak widzicie jestem już w pełni gotowa, ubrana do wyjścia. Wybieram się właśnie do fabryki Norblina na bardzo ciekawą konferencję prasową pod hashtagiem Lubię Siebie. I tak sobie pomyślałam, że w sumie ta konferencja zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Podoba mi się hashtag i idealnie łączy się on z moim kanałem, więc stwierdziłam, że postaram się nagrać Wam przynajmniej jakieś urywki z tej konferencji i pokazać, o co tak naprawdę w tym hashtagu Lubię Siebie chodzi, kto tam będzie, co ciekawego będzie się działo. Także zabieram Was ze sobą i zapraszam do oglądania dzisiejszego daily vloga. Jeszcze tak szybko pokażę Wam, co mam na sobie. Płaszczyk trench od Holistic, torebka Elisabetta Franki, koszula czarna ala skórzana, którą już znacie z Reserved, spodnie, które też już znacie z Zary i botki na obcasie Casadei. Tak się dzisiaj prezentuję właśnie na konferencję. Jadę, nie przedłużam i za moment widzimy się już na miejscu. Don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you sleep. You don't know I'm looking with you. Everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up when I dance around. Dr. Franciszek Strzałkowski, lekarz medycyny estetycznej, anestezjolog, członek American Academy of Aesthetic Medicine oraz niemieckiego towarzystwa terapeutów toksyną botulinową. Autorytet w implantacji i w dziedzinie implantacji stałych nici liftingujących wprowadził w Polsce zabieg unikatowy Easy Lift. Dodam jeszcze tylko, że wielbiciel muzyki klasycznej, a w jego przypadku estetyka to coś więcej niż medycyna. W ciągu 4 lat od powrotu z zagranicy rozwinął w Warszawie jedną z najbardziej rozpoznawalnych klinik medycyny estetycznej. No to doktorze, od ciebie zacznę. Wbrew zasadzie ladies first, ale potem, żeby no same ladies. Jaka jest idea projektu Lubię Siebie? A tak, oczywiście. Witam Państwa serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że tak dużo nas tutaj jest i tak dużo osób wspiera tą akcję Lubię Siebie, bo uważam, że ona jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. W dzisiejszych czasach, czasach mediów społecznościowych, gdzie pokazują się osoby jako idealne matki, idealne żony, pokazują idealne dzieci, pokazują swoje idealne życie. To są treści bardzo atrakcyjne do oglądania. I tak obserwuję wśród moich pacjentek właśnie, że po takim bardzo mocnym, powiedziałbym, oglądaniu tych wszystkich treści, no człowiek zastanawia się, czy w ogóle jest cokolwiek wart, bo w ogóle nie może się porównywać do tych osób, które przedstawiają to w swoje życie, a nie do końca prawdziwie oczywiście na mediach społecznościowych w sposób tak idealny. To też jest duży problem wśród młodzieży, stąd też obserwuje się chociażby, powiem bardzo brutalnie, wzrost samobójstw wśród nastolatek. Dlatego uważam, że ta nasza akcja Lubię Siebie jest właśnie przeciwwagą temu wszystkiemu, temu idealnemu światowi, który się pokazuje, który tak naprawdę jest fałszywy, i pomoże wspaniałym kobietom bez względu na wiek, bez względu na profesję i bez względu na osobowość po prostu polubić siebie. Bo jak kobieta lubi siebie,
to jest po prostu lepszym człowiekiem. Przede wszystkim jest lepsza dla siebie. Ale oprócz tego, że jest lepsza dla siebie, to jest lepsza też dla innych. Jest lepszą żoną, jest lepszą matką, jest lepszą szefową. Kochanko, jak Ewa powiedziała, nie, to już doświadczenia własne. Jest po prostu sobą, taką naprawdę jest, jaką była od początku, tylko gdzieś się pewnie gdzieś zagubiła. I cieszę się naprawdę, że tak wiele wspaniałych kobiet właśnie w różnym wieku, z różną profesją, różnymi temperamentami, różnym poczuciem humoru, bo wszystkie was znam, dołączyły do tej akcji i stają się wzorem do naśladowania. Jeśli ktokolwiek z was właśnie zacznie lubić siebie bardziej, to już jest nasz wielki, sukces. Bardzo dziękuję. O Ewie powiedzieć, że jest aktorką wszechstronną, to jakby nic nie powiedzieć. Aktorka teatralna, filmowa, zdobywczyni Złotych Lwów w Gdyni za fenomenalny film Bellissima i w Wenecji. I fajnie, że już tutaj idziemy w podróż, bo obok pasji, którą jest aktorstwo, Ewa ma jeszcze jedną pasję, tą pasją są podróże. Teraz wróciła ze wspaniałego turu po świecie, więcej jej nie było niż była, jechała po całym globie, podróżowała, to ja nie spytam cię, no bo pisałam do ciebie, mi pisałaś, gdzie jesteś. Ja byłam w Gruzji, właśnie wróciłam. No. Tak. Ale przedtem byłam w Tajlandii i tam mogę, Asiu, dobrze, to mogę ja już, czy ty ale jeszcze powiedz, gdzie ja byłam? Nie będę mówić, gdzie byłaś, ale nie, też cię nie spytam, czy się lubisz na rajskiej plaży, bo wiadomo, ale spytam się ciebie o to, co doświadczasz podróży, czego się uczysz o sobie, jakie lekcje dostajesz, które ci potem pomagają w tym procesie budowaniu miłości własnej. Bardzo dziękuję za ten wstęp. I to jest tak ze mną, że kiedyś właśnie przeczytałem w takiej książce wspaniałego włoskiego dziennikarza, który bardzo dużo podróżował po świecie i to głównie samochodami, statkami, nie samolotami. Powiedział też o tym, że przenoszenie się w czasie i przestrzeni samolotem jest nieciekawe, no bo tak naprawdę to co, no jesteśmy zapuszkowani. Dopiero doświadczanie tego po drodze, co się dzieje, ludzi, których spotykamy, miejsca, rzeczy, które się dzieją, jest ciekawe. I też powiedział rzecz dla mnie, którą zapamiętałam i tego się trzymam, żeby w walizce, którą się przywozi z powrotem z podróży, przywieźć dla siebie jakąś cenną wskazówkę, po co się tam było. Po co właśnie, do czego była mi potrzebna ta podróż, żeby coś przywieźć, wzbogacić się o jakieś doświadczenie, doświadczyć czegoś. I ja myślę, że też w moim przypadku, nawet mam taki program na Onecie, Doświadczanie Życia, i co chwilę sobie to wybieram sobie jakąś dziedzinę, której nie znam, którą chcę zgłębić, którą się chcę podzielić. Także z tej ostatniej podróży, nie mówię o Batumi, o Gruzji, ponieważ przywiozłam kilo więcej, ponieważ haczapuri było tak pyszne, że nie mogłam sobie odmówić. Ale poza tym tam też i różne inne rzeczy. To jeśli chodzi o Tajlandię, ponieważ pierwszy raz pojechałam do Tajlandii z moją córką, kiedy dowiedziałam się o tajskim boksie. To było 10 lat temu. Byłam już po 50. No i chciałam zobaczyć, jak to jest po prostu być na takim kampie z ludźmi ze wszystkich stron świata, którzy przyjeżdżają w jednej sprawie, zostawić swoje życie dotychczasowe, czyli zostawić szybkie życie, życie, które wiąże się z używkami, z alkoholem, z papierosami, etc., być na tak zwanym detoksie, poświęcić się, oddać swoje ciało i myśli jednej rzeczy, treningowi. Trening polegał na tym, że właściwie o 7 była jedna godzina z tajami, boksu oraz tam różnych ćwiczeń. Później były
biegi, później był drugi trening. Po tygodniu wszyscy oglądaliśmy na siebie, mówili, co cię boli. Każdego bolało wszystko, bo ponieważ mięśnie do tej pory, te mięśnie nie pracowały. Słuchajcie, myśmy z moją córką też pochudły nieprawdopodobnie. Do tego stopnia, że jak szłam w Paryżu na lotnisku, mówiłam, Gosia, moje ciało sprężynuje. Tak było. I to było takie doświadczenie. Później jeździłam jeszcze wielokrotnie. Natomiast teraz pojechałam po takiej rekomendacji lekarza, który mówi, no wiecie, no mam już ten swój PESEL, którego oczywiście unieważniam, ponieważ nie ma biegu dla kobiet. I pomyślałam sobie, i lekarz powiedział, no wie pani, no w pani tutaj wypadku, po różnych tam kontuzjach, ja bym pani zalecał pływanie, ewentualnie rower. No więc jak ja tam pojechałam na ten kamp i sobie pomyślałam tak, ja mam tylko patrzeć, ja mam tutaj nie stanąć do jakiegoś sparingu, nie ćwiczyć. No i wziąłem jednego tutaj, mówię, nauczyciela, mówię, lekcja prywatna. I tak mówię, ale wie pan, nogi tak delikatnie, żeby tam nie tam, jak tam delikatnie. Słuchajcie, zrobiłam 10 treningów, czyli moje ograniczenie było tylko w głowie i to było przez to, że ktoś mi coś zasugerował. Moje ciało było absolutnie podatne i absolutnie gotowe na to, żeby odbywać te treningi, no mordercze. Poziom adrenaliny i hormonu szczęścia sięgnął 300% u mnie i pomyślałam sobie, że to właśnie, jeżeli mogę się z tym kimś podzielić, zamieszczałam zresztą filmiki na Instagramie, miałam bardzo dużo obserwatorów i stwierdziłam, że to jest jakiś wzór do tego, żebyśmy my nie byli więźniami swojego własnego ograniczenia, które mamy tylko w głowie. Także to jest ten mój, to co przywiozłam w tej walizce, to jest przepis na to, żeby nie poddawać się, walczyć. W tym projekcie mamy dwie prawdziwe fanki sportu, czyli kiedyś wyczynową biegaczkę, dziś trenerkę według własnej metody, Adę Palkę i Mariolę Bojarską-Ferenc, prekursorkę życia fit w Polsce, gimnastyczkę artystyczną. Mam do was pytanie, wasz sposób na szczęście. Proszę, ja nawiążę do tego, o czym mówiła Ewa, o tej adrenalinie, o tych ograniczeniach. Ja kiedy zostałam zaproszona jeszcze przez Ninę Terentię, która wówczas była szefową dyrektorem dwójki na scenę i miałam przygotować taki show, więc przygotowałam takich Kango Jams i Nina poprosiła mnie do siebie i mówi, Mańka, co ty bierzesz? A ja mówię, nic, to po prostu moja energia. Ale ja nie chcę ci nic zrobić, ja chcę to samo wziąć. I rzeczywiście, słuchajcie, no ja się tak akurat urodziłam, ale rzeczywiście moją taką receptą na lubienie siebie, i stąd się też wzięło, bym powiedziała, nie lubienie, a nawet miłość do samej siebie, to był sport. Od 7 roku życia trenowałam gimnastykę artystyczną, byłam reprezentantką Polski w tej dziedzinie. No a potem, jak już wiecie, do tej pory propaguję zdrowy styl życia i mimo dojrzałego wieku, gdzie inni mówią czasami na social media, daj sobie spokój, są młodsze, a ja mówię, nie, ja już taka zostanę do końca życia. Zresztą niektórzy też z ciekawością mnie obserwują, czy się rozpadnę w końcu, czy może już nie będę mogła, a ja niestety będę mogła do końca, mam chorą rękę, a ja dalej. I jeszcze taniec, i jeszcze balet klasyczny, i w wieku 60 lat zapisałam się na balet klasyczny i chodzę w puentach. Także słuchajcie, tych różnych dyscyplin wokół mnie nie ma końca, ale do czego zmierzam, bo bardzo fajnie powiedział doktor na samym początku, że to lubienie siebie wpływa na to potem, jakie mamy relacje, prawda? Jeśli same siebie lubimy, to jeśli szefowa na przykład sama siebie lubi, no to lubi też dziewczyny, które, bo patrzę na szefową, które z nią pracują. I ja muszę powiedzieć, że w swoim życiu miałam różnie, czasami spotykałam takie szefowe, czy też takich mężczyzn, którzy nie lubili sami siebie i nie wiadomo dlaczego ze mną rywalizowali na różnych poziomach. Ale wracając do tego lubienia siebie, to nauczyła mnie tego trenerka,
gdzie wiadomo, że zawsze ktoś jest lepszy w każdej dziedzinie od nas, prawda? I chodzi o ten rozwój, żebyśmy się ciągle rozwijali, żeby gdzieś dążyć do tej doskonałości, którą sobie wyznaczamy. I moja trenerka zawsze mówiła, jesteś najlepsza przed wyjściem na zawodach, na tak zwaną planszę. Ja mówię, ale tam Rosjanka na przykład jest, czy tam inna lepsza. A ona mówiła, nie, ty jesteś najlepsza. A ja mówię, no ale jak ona się rozgrzewa i popisuje się przede mną, to ja tracę pewność siebie. Mówi, to się nie rozgrzewa. I rzeczywiście dziewczyny się zapytały, dlaczego się nie rozgrzewasz z innych krajów? A ja mówię, bo jestem najlepsza. I nie mam co się rozgrzewać. Więc sobie wpadłam na pomysł, że będę, krótko mówiąc, psychicznie działała na przeciwniczki. No i, ale w każdym razie to mówienie dzieciom, to mówienie naszym pracownikom, naszej rodzinie, że jesteście fajni, a jeśli trzeba coś zmienić, to po prostu zmień to, czy tamto, czy popraw, a będziesz jeszcze lepsza w tej dziedzinie, czy w pracy. Jesteśmy tutaj w gronie dziennikarzy, więc wiemy, jak czasami szefowe zmieniały nam życie na gorsze, więc mówiły, nie chcę tego tekstu, nie wiadomo dlaczego. Ja akurat miałam takie szczęście, że trafiałam też na taką, tą pierwszą, czyli Krystynę Kaszubę, która mówiła, słuchaj, ten tekst jest dobry, ale będzie lepszy, jak jeszcze napiszesz to, to czy tamto. I to sprawiło dzisiaj, że ja naprawdę mam taką pewność siebie. Jak miałam 24 lata i zaczynałam swoją pracę w telewizji, to byłam trochę taka jak Amerykanka, tak? Że przychodziłam, mówiłam, no zrobiłam bardzo dobry program, bardzo dobry reportaż, bardzo dobry film. A koledzy mówi, no tak, przyszła pani the best. Ja mówię, no a co mam powiedzieć? Dzień dobry, zrobiłam zły materiał, w trzeciej minucie błąd, w czwartej minucie błąd. Tu przepraszam, że żyję, tu zła dykcja, tu trzeba poprawić. O Boże, tu mam brzuch. Także słuchajcie, doszłam do wniosku, że nic nie jest w stanie mnie dzisiaj złamać. I czasami dostaję takie przykre informacje, a już tam brzuch ci sterczy i tak dalej. No wtedy sobie myślę, kurczę, no w końcu jestem kobietą, która przeszła przez okres menopauzy, wychowałam dwóch wspaniałych synów i tak naprawdę, przepraszam za wyrażenie, w dupie mam mój brzuch, czy mi wystaje, czy mi nie wystaje. Ja po prostu się cieszę, że żyję, bo żyję się tylko raz. Nie jestem doskonała, ale bym powiedziała, że doskonale sobie z tym radzę. Czyli brzuszek ukrywam, sukienki literkę A, i jakoś tam talia mi wychodzi, lepiej czy gorzej. Dzisiaj też jestem A. I tak mam od dziecka. Także myślę, że trzeba znaleźć taki sposób na radzenie sobie z takimi przeciwnościami, które gdzieś nas spotykają, ale nie możemy dawać się, to co powiedział też dzisiaj fajnie doktor, tej presji takiej medialnej, że wszystkie musimy być szczupłe, wszystkie musimy być mądre, wszystkie musimy być prezesami. Nie, po co? Po prostu bądźmy do końca sobą. I jeszcze co powiem ważnego, bo to nie chodzi tylko o ciało w lubieniu siebie, tylko o taką prawdziwość. Ja zawsze walczyłam o to, żeby być prawdziwą kobietą i to, co powiedziałam też podczas tej akcji, że jedni mnie za to lubią, inni mnie za to nienawidzą, nie mogą na mnie patrzeć, że słyszą ode mnie taką najgorszą prawdę, ale powiem dość ostro, tylko gówno leci z prądem, a człowiek, który ma charakter, po prostu ma swój kręgosłup, ma swój mózg i ja za to lubię siebie. Wybierz akceptację.
wiecie co, zabieram się dzisiaj za porządki i organizację moich butów. Czas najwyższy, mimo tego, że za oknem aura taka jaka jest, ale stwierdziłam, że muszę to dzisiaj zrobić i muszę to dzisiaj zorganizować, więc wyciągam wszystkie buty, przeczyszczę tutaj wszystkie półki i zabiorę się za segregację. No i bardzo proszę, pierwszy krok do wiosny, że tak powiem, żeby ją przyciągnąć mocniej zrobiony, teraz przynajmniej jakoś to wygląda. Tutaj mam buty takie niższe, sportowe, tutaj mam botki, wyciągnęłam też tam z tyłu botki takie właśnie bardziej wiosenne, nieco letnie. Porządek zrobiony, reszta pochowana do kartonów, wymieniłam sobie wkładki, które kiedyś Wam pokazywałam, takie wkładki z Rossmana. A jeszcze przy okazji Wam pokażę najlepsze chusteczki do czyszczenia właśnie takich powierzchni. To są te uniwersalne z Biedronki. No! I można powiedzieć, że mamy sukces. Teraz najgorsze przede mną, czyli organizacja szafy na wiosnę, wszystkich ciuchów i tak dalej. Opatrzcie, żeby nie było. Tam są też pochowane buty w kartonach, letnie, sandałki i nie tylko, klapeczki. Przychodź wiosno jak najszybciej. A wy macie już zrobiony porządek w waszych szafach? Tak sobie pomyślałam, że przy okazji jeszcze zrobię porządek na jednej półce. A dokładnie właśnie na tej, gdzie mam torebki, paski i całą resztę, więc zabieram się za organizację. Mam jeszcze trochę wolnego czasu, do wieczora, więc mogę to spokojnie zrobić. Wyciągam wszystko, co tutaj jest, umyję jeszcze raz półkę, wyczyszczę ją i będę układać moje skarby. A tak przy okazji Wam powiem, że nie mogę się już doczekać, kiedy będę mogła spacerować z moim pięknym koszykiem. Muszę też chyba zrobić jakiś przegląd torebek, które ze mną zostają i może które sprzedam. No, muszę sobie to wszystko przemyśleć, bo chętnie kupiłabym sobie jakąś nową torebkę, ale mówię tak cicho, żeby Max nie słyszał. Wiecie, jak to jest kobieta, buty i torebki. Na pewno doskonale mnie rozumiecie. No i proszę, jak to teraz pięknie wygląda. Wszystkie torebki ułożone, wyczyszczone, przetarte, czysta półka. No tak mogła to bym, tak bym mogła mieć cały czas. Ja już właśnie po kąpieli zmyłam sobie twarz. Zrobiłam demakijaż, ale tak pomyślałam, że chwilę do Was pogadam, bo nie wiem, czy wiecie, ale Polki są na ostatnim miejscu w rankingu w Europie pod względem samoakceptacji. Strasznie to jest smutne. A dzisiaj właśnie na tej konferencji, na której miałam okazję być, niesamowicie wypowiadały się kobiety, ambasadorki całej akcji. Bardzo ciekawe tematy zostały poruszone. I bardzo mi się podobało też właśnie to ich podejście do samoakceptacji, do akceptacji swojego wyglądu, tego jak zmienia się nasze ciało z wiekiem, co zaczynamy dostrzegać w pewnym momencie naszego życia, jak podchodzimy do naszego wyglądu i nie tylko. Szkoda, że takich konferencji jest tak mało i też szkoda, że tak mało się o tym wszystkim mówi, że to nie jest tak mocno nagłośnione, bo myślę, że wiecie jak to jest, im jesteśmy starsze, tym inaczej postrzegamy nasze ciało i albo akceptujemy to, jak nasze ciało się zmieni, jak zmienia się nasza skóra, twarz i cała reszta, albo nie akceptujemy. A jeśli nie akceptujemy, to zaczynamy się zmieniać i to też idzie w bardzo złą stronę, bo zmieniać pod względem takim, że na przykład korzystamy z medycyny estetycznej, ale aż za bardzo. Zaczynamy korzystać z chirurgii plastycznej, ale aż za bardzo. I nie wyglądamy już tak, jak powinniśmy. Nie jesteśmy naturalne, nie jesteśmy sobą. Wy doskonale wiecie, że ja nie mam absolutnie nic przeciwko medycynie estetycznej. Nawet jestem za. Już nie mówiąc o tym, że dzisiaj jest
ten kobiecy dzień u mnie i pokazuję się Wam z tym, co mi właśnie tutaj przed chwilą dzisiaj wyskoczyło i tutaj tak samo. Ale tak jest. Ja nie mam problemu z tym, żeby pokazać się Wam bez makijażu, czy pokazać właśnie z jakimś hormonalnym wypryskiem, który się pojawia w tych dniach. Bo ja wiem, że każda z nas, a przynajmniej większość z nas, ma jakieś problemy, mamy kompleksy. Nasze ciało nie wszystko wygląda idealnie. Jedne z nas cierpią na mały biust, inne na za duży biust, nadmiar wagi, za mało wagi, jest tego cała masa. I przychodzi taki moment w naszym życiu, że zaczynamy to akceptować. Jeśli tego nie akceptujemy, no to też nie jest dobrze. I bardzo mi się, słuchajcie, podobało to, że właśnie na tej dzisiejszej konferencji ten temat został tak rozszerzony. Ja nie nagrałam Wam całego materiału, bo konferencja trwała prawie 2 godziny. Więc dużo się działo i dużo było rozmów i dużo fajnych wątków. Nagrałam Wam dosłownie taki maleńki fragment, który mogliście zobaczyć dzisiaj. Część z wypowiedzi bardzo ciekawych kobiet. Kobiet, które mają pasję, które pracują zawodowo, które mają dzieci, które mają rodziny i tak dalej, i tak dalej. Wspaniałe, po prostu spędziłam dzisiaj 2 cudowne godziny na bardzo fajnej konferencji i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę udało mi się przekazać Wam to, że media społecznościowe, świat internetu, wszystko jest takie wyidealizowane i po części chcemy zawsze być piękne, młode, zdrowe, wyglądać super, mieć piękne ciało, ale rzeczywistość jest zupełnie inna i bardzo często gdzieś tam w tym świecie medialnym to wszystko jest takie naciągnięte, takie poprawione. Słuchajcie, ja sama wiem po sobie, że jak na przykład robimy jakąś sesję zdjęciową, czy na przykład nagrywam jakieś filmy, to mam więcej makijażu, bo to inaczej wygląda w kamerze, więc ja też nieco inaczej wyglądam. Czasami jest to kwestia ustawienia światła i tak dalej, czy już nie mówiąc o takich profesjonalnych sesjach reklamowych. No jest tego cała masa. Jeśli ktoś żyje tym, że ta osoba wygląda tak, a ja nie mogę tak wyglądać, albo nie jestem w stanie tak wyglądać i ma z tego powodu bardzo duże takie wewnętrzne rozterki, nie akceptuje siebie, a przynajmniej nawet w połowie nie akceptuje siebie, no to no smutna to jest. Smutna jest ta rzeczywistość, więc ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, ale musimy gdzieś zachować ten balans. Musimy pamiętać o tym, że to jest trochę naciągnięty świat i rzeczywiście w rzeczywistości on tak nie wygląda. I my takich kobiet na ulicy, w naszym otoczeniu widzimy naprawdę bardzo mało. Pamiętajcie o tym. Oczywiście warto o siebie dbać. To nie jest tak, że mamy kompleksy i w ogóle nic z tym nie róbmy, albo widzimy u siebie jakieś wady i kompletnie nic z tym nie róbmy, bo tak jest. No nie o to w tym wszystkim chodzi, tak? Chodzi o to, żeby o siebie dbać, ale żeby pewne rzeczy akceptować, że z wiekiem się zmieniamy, nasze ciało się zmienia, że pojawiają się zmarszczki, że się starzejemy, że jest to naturalny proces. Jeśli mamy nadmiar wagi, to warto by było coś zrobić w tym kierunku, żeby wyglądać dobrze, czuć się lepiej, zrzucić ten nadmiar wagi, być zdrowym, odżywiać się odpowiednie, a nie iść w tą drugą stronę, żeby wyglądać bardzo szczupło, bardzo chudo, aż źle, przesadnie i tak dalej. No, mogłabym tutaj Wam opowiadać godzinami. Ja właśnie kończę moją pielęgnację. Tak jak mówiłam, zrobiłam sobie oczyszczanie, nałożyłam sobie przed chwilą serum od Estée Lauder. Teraz nałożę sobie krem pod oczy. Jest to krem od marki Slavia. Krem peptydowy pod oczy, wygładzenie, nawilżenie, peptyd, trehaloza i skwalan. Dużo osób mnie pytało, czy już zaczęłam testować ten krem, czy mogłabym się na jego temat wypowiedzieć. Niedługo na moim blogu pojawi się jego recenzja. Tam Wam wszystko powiem, co i jak. Dzisiaj mogę Wam tylko zdradzić, że jest to produkt bezzapachowy, ma bardzo fajny skład, bardzo fajną konsystencję, bo ona nie jest ani za tłusta, ani za gęsta. Super się nią rozprowadzę, tak jak widzicie, w okolicy oczu, bardzo ładnie nawilżę. No zresztą te składniki aktywne, które mamy tutaj w tym produkcie, też super działają. A na zakończenie nałożę sobie dzisiaj na wieczór taką
gęstszą, grubszą warstwę tego kremu, żeby on też mi się pomalutku wchłaniał, bo dzisiaj trochę siedziałam przed komputerem jeszcze, zanim tutaj wskoczyłam do wanny, trochę było pracy. I później na zakończenie, oczywiście już mi się pomału kończy, krem, peptydowy krem do twarzy, również marki Slavia, który uwielbiam za ten jego cudowny zapach. No i coś będę musiała nałożyć na te moje wypryski. O rany, nawet nie wiecie jak mnie to boli. Oho. Po prostu ten pierwszy moment zawsze jest najgorszy. Kto się boryka z trądzikiem, zwłaszcza hormonalnym, ten doskonale wie jak to jest. Ale ja mam na to świetny sposób. Świetny sposób, więc jutro już będzie lepiej. Zaraz wam pokażę. Pokazywałam wam już zresztą wiele razy. No oczywiście nałożę sobie pastę z kalamitą na niedoskonałość cień od Bandy. I tak wygląda moja dzisiejsza wieczorna pielęgnacja. I myślę też, że mogę się już z wami pożegnać, bo trochę się... O, proszę bardzo. Trochę się nagadałam, ale mogłabym, uwierzcie, mogłabym gadać dużo, dużo więcej i wypowiadać się na ten temat. No świetna była dzisiaj ta konferencja. Mam nadzieję, że też z tego fragmentu, chociaż który udało mi się nagrać, wyciągniecie dla siebie jakieś wnioski. A ja z tymi właśnie, o, zakropkowana na twarzy, żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!